Witam, dzień dobry, kłaniam się bardzo, bardzo nisko. Dzisiaj rozmawiamy z Anią, która gdzieś tam nas śledzi od dłuższego czasu i gdzieś podczas jakiegoś, nie wiem, webinaru, prezentacji, no tak dała mi trochę inny punkt widzenia na branżę, którą się zajmuje, a Ania jest księgową i ja tak teraz przyznam niesłusznie, tak trochę, może niekoniecznie skrytykowałem, ale no tak nie do końca może... Pojechałeś. No nie, no bez przesady, już nie używałem brzydkich słów, tak? Tylko, nie, po prostu to jest tak, jak mówisz o złych rzeczach, które się dzieją w jakiejś branży czy i tak dalej, nie mówiąc, nie naświetlając tych dobrych rzeczy i tak dalej, to może wyjść takie właśnie przeświadczenie, że pojechałem, tak? No i Ania się do mnie odezwała i mówimy, Kamil, musimy to naprostować, więc mamy teraz Anię. Cześć, Aniu! Witam wszystkich, cześć. Tak, właśnie, to spotkanie nasze jest pokłosiem mojego komentarza pod webinarem Kamila na temat ryzyk w prowadzeniu działalności gospodarczej, no i ze swoim interlokutorem rozmawiał na temat księgowości i wyszło na to, że jesteśmy prawie tak jak ze sketchu Monty Pythona, nie wiem czy widziałeś. Który? Sketch Monty Pythona z księgowym. Że księgowy przyszedł na spotkanie właśnie takie rekrutacyjne i ten mu powiedział, i chciał zostać pogromcą lwów i ten mu powiedział, że ależ pan, że reprezentuje pan taki zawód, księgowi są odrażający, brudni, ograniczeni umysłowo i tak się mniej więcej się poczułam po tym twoim webinarze, wiesz? A nie są? No nie, mówię to w takim kontekście, że skoro to gdzieś u Monty Pythona zaistniało, no to się musiało wziąć z jakiegoś stereotypu. I teraz pytanie, czy coś w tym jest, bo jest taki fakt, że rozmawiałem z jednym kolegą na audycji, tutaj można to odsłuchać, on się zajmuje pożyczkami takimi bez biku, powiedzmy, takimi chwilówkami, nie? I on mówi, że 9 na 10, że w ogóle osoby takie, on ma kilkanaście procent rynku w Polsce, to nie jest jakaś tam jedna mała firmka. I mówi, że właśnie księgowi są na najgorszymi spłacaczami tych pożyczek. To taki argument, pamiętam nawet podczas tego spotkania, o którym mówiliśmy, przytoczyłem. No i taki jest fakt. Więc pytanie, czy też taki stereotyp rzeczywiście jest? Czy... Ja prowadzę biuro rachunkowe, szefem mojego biura jestem od 11 lat. I to, chociaż biuro jest dużo starsze, przejęłam je po moim mężu, który zajął się doradztwem inwestycyjnym. I miałam bardzo dużą fluktuację, tak, jeśli chodzi o, znaczy są księgowi, którzy są ze mną od tych 11 lat nawet i dłużej, a są księgowi, którzy oczywiście się zmieniają i absolutnie nie mogę powiedzieć, że są to ludzie ograniczeni intelektualnie, wręcz przeciwnie, my tutaj mamy taką zasadę, że zresztą ja każdemu nowemu pracownikowi o tym mówię, że jeżeli poczuje, że się niczego nie uczy, to ma po prostu koniecznie zmienić pracę. Że dopóki ma wrażenie, że się rozwija, to możemy tutaj ze sobą współpracować. Jest to o tyle komfortowe, że nam się zmieniają klienci, tak? Niektórzy się rozrastają i przechodzą na system posiadania własnej księgowości. Niektórzy zmieniają branżę, niektórzy rozpoczynają produkcję, więc my się również z nimi musimy uczyć, tak? Różnie branża się zmienia, są inne wymogi dotyczące księgowości, inaczej ma to wyglądać i również się z nimi rozwijamy, tak? Także to, że powiedzenie, że oczywiście, że miałam do czynienia z księgowymi, którzy całe życie księgowali tylko wyciągi bankowe. No ale to przy każdego typu działalności się nie rozwijasz, no to się cofasz. Musisz coś robić takiego, żeby mieć poczucie, że nie stoisz w miejscu. Jasna sprawa. Czyli co, 11 lat doświadczenia w prowadzeniu biura księgowego. Ale co, już standardowo może podejdźmy na razie, czyli co, już jako dziewczynka w liceum gdzieś myślałaś, nie, że pójdziesz w stronę księgowości, doradztwa?
Jestem z wykształcenia, jestem historykiem i się śmieję, że powinna być premierem albo prezydentem, bo to chyba tak jest w tym kraju przyjęte, że premier, że wykształcenie to predestynuje do bycia politykiem. Jestem historykiem, ale mam średnie wykształcenie ekonomiczne, później robiłam studia podyplomowe, mam uprawnienie do prowadzenia ksiąg. Ale ja przede wszystkim w moim biurze jestem osobą do kontaktu, jestem osobą, jestem menadżerem, jestem sprzedawcą. Czyli najważniejszą osobą. Mi ta rola. Proszę? Najważniejszą osobą. Czy najważniejszą osobą? Jestem taką osobą, która teraz mam o tyle tę komfortową sytuację, że dobieram sobie klientów, tak? Że ja nie mam klientów znikąd. Bardzo często zdarza się, że ktoś mnie pyta, czy potrzebuje jakiejś reklamy. Ja się boję takich ludzi z reklamy, bo zdarzają się ludzie, którzy przychodzą bez twarzy, a dla mnie jest bardzo ważne to, że ktoś jest w jakichś tam konotacjach towarzyskich i pewnego numeru mi nie zrobi, na przykład nie wyłudzi usług i nie zniknie, tak? Bo tacy się też zdarzali w historii firmy. Więc ja no bo tam też, się... tak poczekaj, bo bardzo ważny temat teraz poruszyłaś, no bo umówmy się, księgowi też mają coś takiego jak reputacja, tak? I to nie chodzi o reputację mi taką no wśród przedsiębiorców, tylko wśród na przykład różnych urzędów. I jeżeli sobie no, ktoś tam przegląda, aha, czyli tu Kamila księguje ta osoba, no to ona wiemy, że dobrze księguje, a w innym biurze to oni zawsze tak chachmęcą, że gdzieś, zawsze jak pójdziemy na kontrolę, to miliony różnych błędów są. I de facto no jest takie ryzyko wpadnięcia w takiego no, nierzetelnego klienta, tak? który narobi jedną, no, jedną jakąś tam przewałkę zrobi, a potem mogą reszta klientów też może odczuć to. O tak, może to odczuć, to się zgadza. Niestety taka historia niefajna idzie za takim klientem przez urzędy i faktycznie tak jest, jak mówisz, ale no, tego się nie uniknie, bo też klienci wchodzą w jakieś układy z jakimiś nowymi wspólnikami czy dofinansowania, także no, nie musieli, bo my zawsze, musisz pamiętać o tym, Kamil, że my w księgowości działamy post factum, tak? Że my, że bardzo często jest tak, że klient patrzy na nas taki rozczarowany, żeśmy mu wcześniej nie powiedzieli, ale on podjął tę decyzję sam, nie pytając nas, co zrobić w jakiejś tam konkretnej sytuacji, a później my bardzo szybko znajdujemy na to rozwiązanie i on jest strasznie rozczarowany i strasznie wkurzony, ale na nas, tak? Mimo, że wcześniej nie konsultował. To tego. Jest tak jak trochę dzieci czy nasi najbliżsi mają pretensje, czemu mnie nie powstrzymałeś, albo czemu coś tam. To jest takie trochę pretensja dziecka do tego, że nie zostało dopilnowane. No, trochę sensu być może w tym jest, ale tylko troszeczkę, a wcale niedużo. I wiesz to, co ty mi uświadomiłaś trochę, to jest to, że ja nie patrzyłem nigdy na pracę księgowych jako psychologów, można by powiedzieć trochę. Bo umówmy się, jeżeli zakładamy małą firmę, to ten księgowy jest naszym zawsze pierwszym kontaktem, jeżeli chodzi o jakiekolwiek przepisy, nieprzepisy i tak dalej, i tak dalej. Więc właśnie ta obsługa, można by powiedzieć, nie chcę powiedzieć psychologiczna, tak? Ale taka obsługa mentalna, doradzanie, takie po prostu ciepłe słowo w takim biurze rachunkowym może być nawet więcej warte niż sama usługa księgowania, no bo umówmy się, usługa księgowania to jest po prostu wprzepisywanie faktur do Excela, tak, czy do jakiegoś oprogramowania i według, no, liczenie tego, tak, to jest tak bardzo, można, nie chcę powiedzieć prosta czynność, bo tych przepisów jest dużo, ale... No, mówi się, że to jest kolejny zawód, który odejdzie, zostanie zautomatyzowany i ja się absolutnie z tym liczę i mam nadzieję, bo jednak czynnik ludzki zawsze popełnia błędy, tak. I księgowość sama w sobie jest fantastyczna, bo ona jest logiczna. I wszystko jest proste do momentu podatku.
Dokładnie, dokładnie. Wtedy się schody nasuwają, więc może, skoro właśnie ci klienci to są takie trochę dzieci, może też wymuszać jakieś takie, powiedzmy, jedną godzinę w miesiącu takiej zwykłej rozmowy z klientem na temat, może nie w miesiącu, może raz na pół roku, raz na rok, żeby to nie było tak, że w grudniu klient dzwoni i: pani Aniu, co możemy zrobić, bo mam tam 500 000 dochodu i może byśmy coś uratowali tego podatku, tak? Nie, dlatego właśnie ta twoja opinia do tego webinaru mnie strasznie zirytowała, dlatego że my reagujemy wcześniej, że widzimy, ja zresztą wszystkich moich klientów staram się edukować. Mówię im, że jak przestajesz płacić VAT, to już jest bardzo źle, tak? Więc jeżeli widzisz, że teraz ci podajemy, że tego VAT-u jest tyle, a abstrahując od jakichś tam kosztów niewatowych, tak? A za miesiąc jest mniej, a potem już jest drastycznie mniej, to już po prostu masz być przygotowany, że coś jest nie tak, że już my zresztą wtedy reagujemy, że czy to na pewno ma sens ta działalność. To nie jest tak, że my dożynamy tego klienta, tak? Że to nie jest naszym celem. Dla nas naprawdę, ja może to nie jest popularne wśród Polaków, ale ja jestem zafascynowana moimi klientami, uwielbiam ich, oni mają niesamowite pasje. To są ludzie, którzy robią fantastyczne rzeczy. Oczywiście nie wszyscy, bo to by było za różowo, ale w większości ja ich kolosalnie wspieram. Niestety czasem się zdarza tak, że tam te życiowe drogi rodzinne im się rozchodzą, ale oni też tutaj otrzymują wsparcie, bo to oczywiście ma odbicie w działalności gospodarczej, tak? No nie pracuje się z entuzjazmem, jak się człowiek rozwodzi, tak? W związku z tym no, bierzemy pod uwagę, wspieramy, tak, pomagamy, przypominamy, no bo zdajemy sobie z tego sprawę, że ktoś przechodzi trudny czas, ale to, co jest wspaniałe w moich klientach, to co obserwuję, że oni wciąż mają ten entuzjazm, chociaż żyją w tym kraju, w którym zabija się ten entuzjazm, tak? Ja bardzo często łapię się na tym, że my spotykamy się, rozmawiamy, bo nastała jakaś tam sytuacja podatkowo-okolicznościowa, którą trzeba omówić. I w tym momencie, podczas tego spotkania, uświadamiam sobie, że siedzieliśmy godzinę i zastanawialiśmy się, jak wyjść, jak rozwiązać tą niekorzystną sytuację, zamiast sprzedawać, zamiast pracować w swoim core biznesie, tylko po prostu tracimy czas na coś tak nieefektywnego. I to mnie strasznie denerwuje. Może wyjść po prostu z ofertą takich konsultacji. Okej, mogę godzinę z tobą pogadać, ale stówkę mi tutaj zostawiasz. Nie, to nawet nie o to chodzi. To bardzo często jest w naszej ofercie, ale to nawet nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że tracimy ten czas, tak? Że oni by chcieli tego typu dyskusje prowadzić na temat swoich biznesów, na temat tego, jak rozwijać swój biznes, a nie jak, co teraz zrobić, żeby nie zapłacić podatku, tak? Albo żeby z jakiej działalności się wycofać, bo ona jest ryzykowna. Jakie są konsekwencje, nie wiem, VAT-u odwróconego, tak? Który powoduje, że mają mniejszą płynność. I to jest, mnie to osobiście jako osoby boli, chociaż mój mąż bardzo uważa, że bardzo dobrze, że prawo jest tak skomplikowane, bo my mamy mnóstwo klientów. Bo gdybyśmy mieli podatki takie, jak o których myśli na przykład Korwin, to wszyscy by to zrobili na kolanie, tak? No oczywiście, że wszyscy by to zrobili na kolanie, tylko wy być może wtedy zajmowalibyście się, nie wiem, deweloperką i jeździli Jaguarem, nie? Na szczęście ja już jestem w tym wieku, że już się nigdzie nie ścigam i bardzo współczuję ludziom, którzy się gdzieś tam ścigają i porównują z innymi, ale lubię obserwować efekty, bo naprawdę w historii swojej firmy mam takie firmy, które po prostu dokonały naprawdę wielkiego rozwoju. Jestem z tego dumna, bo to w jakimś stopniu jest mój sukces, tak? Że oni zaczynali naprawdę tak,
w cudzysłowie takie garażowe firmy, które się rozwinęły naprawdę w świetne organizacje, z których jestem naprawdę bardzo dumna, że ich znam i wiem, jak zaczynali, i że to nie są ludzie, którzy coś dostali jakąś dotację, że dostali coś od rodziców. Nie, do wszystkiego doszli sami i naprawdę są godni najwyższego szacunku. Wiesz, co powiedziałaś coś takiego, co mnie zdziwiło? Przypominamy. Nie, to znaczy, no jestem przedsiębiorca, on jest przeważnie kreatywny, trochę nieułożony i tak dalej, i tak dalej. No w porównaniu z księgowym, który jest no, raczej ułożony, poukładany, wszystko ma dobrze zorganizowane w porównaniu do przedsiębiorcy, tak? I są te terminy, ta biegunka, dochodowy, VAT, pracownicy, coś tam, właśnie. I wiesz co, ja do tej pory się dziwię, czemu ta branża księgowa, czemu jeszcze nie jest standardem coś takiego, że klienci dostają login i hasło i mogą sobie chociażby zobaczyć każdą fakturę, która jest zeskanowana, jakieś podsumowanie, tabelki, terminy jakichś podatków do zapłaty. No to akurat mogą, bo ja akurat prowadzę kontakt z klientem poprzez platformę. No, czyli wy coś takiego macie? Mamy, tak. Okej, okay. Ale czemu to nie jest standard nawet u najmniejszego księgowego? Przecież to chyba nie jest znowu jakieś nie wiadomo jak drogie oprogramowanie. No widzisz, Kamilu, to rozmawiasz też z właściwą osobą, bo jestem wspólnikiem spółki akcyjnej mniej więcej miesiąc temu. Jestem akcjonariuszem spółki akcyjnej, założyliśmy spółkę akcyjną, która ma na celu konsolidację rynku usług księgowych. Aktualnie poszukujemy rozwiązań technologicznych, które będą odpowiedzią na te twoje zapytania. Będzie to pewien standard, będzie e-segregator, będzie tam informacja dostępna albo przez rozwiązanie webowe, albo przez chmurę, bo jesteśmy w trakcie testowania tego, taki e-sekretariat dodatkowo, eteczka kadrowa, tak, żeby to wszystko było bez udziału księgowego, bo dla nas to też jest niewygodne, dla nas jest uciążliwe, jak ktoś do nas dzwoni. Ja to mam takie powiedzenie, że jeżeli któryś klient ląduje na takiej mojej krótkiej liście na telefonie, u góry telefonu, pojawia się przed moim wspólnikiem, przed moją rodziną i tak dalej, to jest klientem zagrożonym współpracą, bo zajmuje mi za dużo czasu, tak? I ja przez to, że mam takiego młodego i bardzo takiego otwartego na technologię wspólnika, no widzę tę naszą niewygodę i poszukuję rozwiązań. Także jestem po jednym spotkaniu, byłam w Zielonogórskim, właśnie oglądać takie polskie rozwiązanie, które mnie powaliło. Fantastyczne rozwiązanie, nie wiem, czy to mogę powiedzieć, pochwalić tę spółkę. Petra IT, także świetne rozwiązanie, bardzo mi się podobało, bardzo intuicyjne, optymalizujące mnóstwo czynności, które wykonuje księgowy, raportowanie w postaci maila, raportowanie w postaci SMS-a, że na przykład nie zapłaciłeś tej faktury jeszcze, zapłać ją, co to jest za wpłata, takie pytania, które same się generują z systemu, także... Jeszcze nawet, ja pamiętam, kiedy prowadziłem dużą spółkę tutaj w Polsce z dziesiątkami pracowników i tak dalej, no to właśnie wynająłem jedno z największych biur w ogóle tutaj w Świętokrzyskim. Bardzo zresztą dobre, tam z 40 dziewczyn tam pracowało przy księgowaniu. To horrendalne wielkości. Nawet mnie nie obchodziło płacenie podatków. Po prostu dostawałem kwotę, tyle mam przelać do biura rachunkowego i dziękuję. Nawet numeru konta nie znałem, jakiegoś ZUS-u, jakieś takie pierdoły, jakieś coś tam. Nie, po prostu Kamil, tyle i tyle, poprosimy, dziękuję. Tam oczywiście tam
ta usługa kosztowała jakieś tam jeszcze pieniądze dodatkowe, ale właśnie ja jak jestem przedsiębiorcą, tak, to ja nawet nie chcę, znaczy inaczej, moją potrzebą jest nawet niechcenie znania numeru rachunku bankowego. Nawet raz próbowałem przelać za jakąś inną działalność, próbowałem zrobić przelew, to wyobraź sobie, że nie potrafiłem zrobić przelewu, ponieważ wchodzę do banku, nawet wtedy print screen zrobiłem w banku i tam jest oddzielny przelew podatkowy, bo to jakoś nie wiadomo dlaczego, taki, nie wiem, Orange, taka, wszystkie te firmy telekomunikacyjne, które, umówmy się, mają dużo więcej klientów niż podatników jest w Polsce, którzy płacą VAT, tak? Jakoś sobie potrafią poradzić, przyjmując zwykłe przelewy, ale nie, państwo musi sobie zrobić jakiś taki oddzielny przelew i tam jest jakiś tak, sygnatura podatku, no to rozwijam tą listę, a tam było 112 różnych, który wybrać, który ja w ogóle płacę podatek, to tam z nazwą VAT to było z 30, jakiś okres rozliczeniowy, jak to wpisać, w jakim formacie, co to w ogóle jest? I wyobraź sobie, że nie potrafiłem zrobić przelew. Ja głupi nie jestem, ok? Umówmy się. Nie wiedziałem, co zrobić, bo wiem, że jak im źle przeleję, to potem odzyskać te pieniądze to będzie mordęga. Ja absolutnie mam tą usługę. Mam usługę wykonywania za klienta. To czemu ty wszystko masz, a inni nie mają? Wszystko mam. Wiesz co? Dlatego, że muszę mieć czas na golfa. Bo cały luksus tego sportu polega na wolnym czasie. A w związku z tym, że mam dużą rodzinę, bardzo, to muszę gdzieś ten czas wygospodarować. Dlatego staram się mnóstwo czynności automatyzować. Nie jest to ideał, nie jest to tak jeszcze, jak bym chciała, ale mam wizję, jak to ma być i jestem zdeterminowana, żeby do tego doprowadzić. Z korzyścią dla moich klientów, bo oni nie mogą odczuć podwyżki paliwa, która się odbije oczywiście na kosztach usług i towarów w tym kraju, bo jeżeli uda mi się zoptymalizować te wszystkie czynności, to po prostu będą one tańsze. No i ty zdobędziesz przewagę konkurencyjną i firma będzie rosła i wszyscy będą szczęśliwi. Ale to chyba też do tego ten rynek dąży, taka automatyzacja. Ja nawet teraz gdzieś tam dwa tygodnie temu dowiedziałem się o serwisie, który oferuje pełną księgowość online, że w ogóle księgowego do pełnej księgowości nie musisz wynajmować, tylko sobie ponoć takie rozwiązania są, że sam będziesz wiedział gdzie, co tam, jak kliknąć, tak? Więc to jest ciekawe, jednak z drugiej strony mamy te wszystkie jednolite pliki kontrolne, jeszcze niedługo pewnie przejdzie ustawa, że w ogóle każdą fakturę wystawioną trzeba będzie od razu rejestrować na stronie Urzędu Skarbowego, a w ogóle Urząd Skarbowy sam udostępni oprogramowanie do wystawiania faktur, z którego będzie trzeba korzystać i w ogóle będzie się prowadziło działalność i to Urząd Skarbowy ci napisze, w tym miesiącu zapłać nam tyle i usługi księgowe być może nie będą do niczego potrzebne. Skoro Urząd Skarbowy będzie wiedział wszystko, no to sobie sam obliczy. No tak. Ja oprócz ciebie obserwuję na Facebooku takiego zwolennika austriackiej szkoły ekonomicznej, Bożydar Wiśniewski. Jakub Bożydar Wiśniewski. I on właśnie pisze bardzo często takie wpisy na temat etatyzmu. Raczej same wpisy na temat etatyzmu. Tak. I ja się absolutnie z nim zgadzam, gdyż cała polityka tego państwa wygląda w ten sposób, że najpierw się wszystko komplikuje, a potem ogłasza się eurekę, jakieś rozwiązanie, które jest zazwyczaj rozwiązaniem patologicznym, tak? Koncesja, jakieś tam rozwiązania, licencja, tak? W tle stoi za tym jakaś patologia, która mnie bardzo irytuje, dlatego że ja naprawdę mam do czynienia z bardzo inteligentnymi ludźmi, z którymi współpracuję i oni mają poczucie, że są, nie wiem czy tu mogę użyć brzydkiego słowa. Śmiało. Że są wydymani po prostu, że te wszystkie deklaracje, które tworzy się przy okazji dobrej zmiany, tak,
są tak naprawdę kłamstwem. No do tych inteligentnych ludzi to absolutnie ta papka nie przemawia. To jest, najpierw jest właśnie komplikacja, mega komplikacja, a później po prostu rozwiązanie, które kosztuje nas wszystkich miliardy złotych. Staram się nie narzekać w tych wszystkich moich działaniach biznesowych, bo to do nikogo nie prowadzi, bym poszła się i utopiła. Myślałam o tym, żeby zostać alkoholiczką, ale za dużo jeżdżę samochodem. Fajna kariera w sumie. Tak jak będziesz miała 90 lat, to czemu nie? W każdym razie staram się ograniczać dostęp tych informacji. Bardzo, powiem Ci, nie lubię twardych szkoleń, na których muszę bywać. Wysyłam najczęściej moich pracowników. A propos Twojego biura, to ja mam 18 osób zatrudnionych. Wow. Także też nie jestem małym biurem, także dużym biurem jesteśmy tutaj. Ale fajne jest to, że na przykład mamy klientów z tej Polski, których nigdy żeśmy na oczy nie widzieli. Stosujemy taką politykę tutaj wewnątrz biura, że staramy się wszystkich klientów sobie nawzajem polecać. Więc naprawiamy samochody u naszego klienta, ja chodzę do kosmetyczki do mojej klientki, tak. Jeżeli ktoś ma jakąś potrzebę, to staramy się po prostu, żeby te pieniądze zostawały tutaj w grupie naszych klientów, remontuje nam nasz klient. No takie oddolna inicjatywa, która ma na celu, wiesz, żeby ten przepływ pieniądza był wewnątrz, tak? Żeby ci ludzie, żebyśmy my wiedzieli, że kogoś takiego możemy polecić. Jasne. I za tym idą pieniądze. Aniu, a jak przy takiej skali radzicie sobie z takimi problemami typu, nie wiem, do mnie kiedyś znajoma zadzwoniła i się pyta: Kamil, jak obliczyć cenę netto z ceny brutto? Okej? To takie tło jest, a jak takiej osobie, tak, wytłumaczyć, co to jest odwrócony VAT? To jest proste, wiesz? Bo ja mam, ale ja wiem, że to jest proste, ale to zabiera czas, a przy takiej skali to jest problem. Jak pojawiło się, bo ja obsługuję deweloperów, tak? I u nich się pojawił ten problem. I myśmy odbyli kilka takich roboczych spotkań, mówiliśmy się z tą branżą deweloperską. Oczywiście w trakcie też wychodziły różne rzeczy, które trzeba było rozpoznać. Ja zatrudniam biegłego, współpracuję również z doradcami podatkowymi, ale zatrudniam biegłego, który mimo wieku jest intelektualnym po prostu tytanem. I po prostu stosowaliśmy zasadę źródła historycznego, czyli najpierw żeśmy sami starali się dany problem rozwiązać, a potem żeśmy go potwierdzali w informacji podatkowej, ale ze trzy razy, wiesz, bo potrafiły nam panie różne rzeczy opowiadać, nie? No właśnie, i ta rola edukacyjna tej branży jest przeogromna. Ja się o tym przekonaliśmy z kolegą, gdzie przez przypadek zrobiliśmy takie biuro, w sumie teraz takiej wielkości twojego, też już prawie 20 osób tam pracuje, gdzie w ciągu roku czy dwóch gdzieś tam to z zupełnego zera to biuro zarejestrowało z 400-500 spółek z o.o. i obsługuje je księgowo, tylko że w UK-u. A tutaj mamy już takie problemy, no, transgraniczne, to znaczy Polacy wychowani w Polsce znają polskie prawo i tak dalej, polskie procedury i tak dalej, i trzeba im to angielskie tłumaczyć od podstaw, od zera, i w zasadzie na 95% pytań tych polskich przedsiębiorców, jeżeli chodzi o działalność, prawo, księgowość, podatki w UK, odpowiedź brzmi: u nas tego nie ma. Tak? Ale po tej odpowiedzi następuje pytanie: jak to? Tak? I trzeba wtedy tłumaczyć. Czyli ta rola edukacyjna zabiera naprawdę holendarnie dużo czasu, więc jak to rozwiązać? My wprowadziliśmy taki zwyczaj od kilku lat, że na początku roku się zmienia, bo to jest też taki moment kluczowy. Jak się zmieniają przepisy prawne, robimy taki skrót
tych podstawowych zmian, które są ważne, tak, dla naszych klientów. Sprawa pracy, bo to też się często zmienia, tak, sprawa podatkowego z VAT-u. Jeżeli się pojawia bardzo, bardzo taka znacząca zmiana, wówczas też przygotowujemy takie memo, taką ściągę, którą wysyłamy do naszych klientów. Niestety nie jest ona zastrzeżona prawami autorskimi, bo widzieliśmy ją już w różnych miejscach, tak, gdzie ona poszła, gdzieś tam ją ktoś forwardował. No, ale to byle nazwiska strony... nie przekręcał. Proszę? Byle nazwiska nie przekręcał, nie? Nazwiska, tak. Byle nazwiska nie przekręcał. Niestety prawo w Polsce jest tak duża obstrukcja prawna, się tak zmienia, że ja zapowiedziałam moim klientom, że ja po prostu muszę pewne zagadnienia rozpatrzeć po raz kolejny, bo nie jestem tego pewna. Niestety muszą mi za to zapłacić. I jest zrozumienie, wiesz, jest zrozumienie, bo oni sami widzą, że jeżeli ja poświęcę na to czas dodatkowy i się tym zajmę, to oni mają, no, wiedzą, że sytuacja jest tak dynamiczna, że nie można tego rozwiązania, które stosowaliśmy rok temu, czy nie wiem, czy pół roku temu, przyjąć na pewnik, bo być może się coś zmieniło i musimy mieć stuprocentową pewność. Tylko jak wiesz... Nie ma stuprocentowej pewności. Nie ma stuprocentowej pewności. Jak wiesz, w tym kraju jest coś dopuszczalne prawnie. Po mniej więcej 2 latach okazuje się, że prawo nie działa, znaczy prawo działa wstecz, mimo podstawowej zasady, że nie powinno. Prawo nie działa wstecz, ale interpretacje prawa jak najbardziej. Tak. Jak najbardziej. To właśnie tak to wygląda. I wtedy się okazuje, że coś, co polecaliśmy klientom jako rozwiązanie bezpieczne, przestaje być rozwiązaniem bezpiecznym. Tak? Pojawiają się ryzyka. I to 5 lat do tyłu przestaje być bezpieczne. Tak. Tak. I my tak naprawdę nie wiemy, jak się zachowa urząd w takiej sytuacji. I w tym roku, żeby pomóc klientom, żeby też wspomóc siebie, założyliśmy tutaj kancelarię radcy prawnego i zauważyliśmy, że bardzo często urzędy rozmawiają inaczej, jak masz pełnomocnika prawnego. No zdecydowanie. I w związku z tym jest tutaj taka oferta dla naszych klientów w kancelarii, zajmujemy się różnymi rzeczami. I po prostu oni sobie też zdają z tego sprawę, że w razie sporu prawnego sytuacja nie jest taka oczywista i wtedy rzadziej wchodzą te spory prawne, tak? I poczuliśmy, że musimy tutaj mieć na pokładzie prawnika, bo zaczęło się naprawdę robić momentami bardzo, bardzo niefajnie. Mieliśmy problem w takich kontaktach, bo urzędy mam wrażenie, że podczas tych swoich wewnętrznych narad, oni mają jakiś taki agresywny sposób komunikowania się. Na przykład mieliśmy taką akcję z Urzędu Skarbowego, że sprawdzali wszystkie adresy. Co to znaczy? To znaczy, że my mamy tu, jesteśmy e-adresem dla bardzo wielu naszych klientów, znaczy praktycznie jest im mieć tutaj adres, tak? Adres siedziby. No bo, tym... Ale umówmy się, przeważnie jak podajesz w urzędzie adres, no to po to podajesz, że ci wyślą list. Nawet jak dajesz adres korespondencyjny do księgowego, oni i tak wyślą do ciebie. A co ty zrobisz z tym listem? Zanosisz do księgowego. No tak. Ale chodziło o to, że o wyłapanie spółek słupów, czy ona tak jakiekolwiek tak. I oni po prostu odwiedzali nas tutaj w bardzo sposób taki agresywny. Doszło do takich sytuacji, że na przykład pan z Urzędu Skarbowego powiedział, że jak to jest możliwe, że spółka nie ma sekretarki. Tak. No jak to? Przecież ktoś musi być, ktoś ciągle musi być. Też na przykład sprawdzano w firmie transportowej środki trwałe, w postaci samochodów ciężarowych. I jak to jest, że podczas kontroli Urzędu Skarbowego nie ma tych samochodów?
I tłumaczenie, że przecież one muszą pracować i jeździć, to nie było za takie oczywiste. Przekonujące. Jak? No jak to przecież? Oni Oczywiście masz to przecinają nagrane na kamerze swojej wewnętrznej. Nie? kanały. Powiedziałeś? Masz to nagrane u siebie na kamerze w biurze. To mam nagrane. No takie różne przygody, nie? Nie. Bo to bardzo często mogłoby to być użyte jako narzędzie przeciwko mnie. Bo ja jestem bardzo złego zdania o urzędnikach. Uważam, że w wielu przypadkach ta praca ratuje im życie, bo nigdzie indziej by tej pracy nie dostali. I mam problem komunikacyjny często, szczególnie z tymi urzędnikami, pamiętającymi te czasy, kiedy podatnik był bardzo posłuszny i przestraszony. Tak, a teraz potrafi się postawić i ma trochę więcej narzędzi do postawienia się, pomimo że tych narzędzi ma coraz mniej. No, tak jest, a poza tym to są bardzo często ludzie tak wyedukowani, że oni dobrze wiedzą, że jeżeli nie tu, to gdzieś indziej założą tą działalność, tak? Tylko że ja stracę klienta, tak? To najczęściej tak wygląda, tak? No ale współpraca z urzędami, jak teraz widać, że oni mają ogromne naciski, żeby te pieniądze egzekwować. To mi się kojarzy banda orków z Władcy Pierścieni, czujący krew. A jestem przekonana, że tak jest, dlatego że czasem któryś z nich opowie o jakiejś tam naradzie, że to teraz tak trzeba interpretować, a kiedyś jedna pani z PIP-u zostawiła na moim laptopie prawie całą działalność, całą zawartość swojego pendrive'a i tam były właśnie notatki z narady, że teraz to szukamy tego, bo teraz skończył się ten czas, czy oni to mają. Jest to bardzo przykre dla mnie jako obywatela, bo wydawało mi się, że gramy do tej samej bramki. Ale tak nie jest. Jesteśmy my i oni, tak? My przedsiębiorcy, którzy nic innego nie robimy, tylko kombinujemy i oni po prostu ta... Którzy też nic innego nie robią, tylko też kombinują. Tak. Właśnie wczoraj tutaj obok mnie jest takie centrum usług księgowych, jesteśmy w biurze, jest to kilka biur rachunkowych, bardzo się lubimy i rozmawialiśmy na ten temat właśnie, że wszyscy jesteśmy zmęczeni, tak? Że już jesteśmy zmęczeni tą sytuacją, bo człowiek się przyzwyczaja do jakiegoś tam toku kontroli, tak? I nagle oni przychodzą z nowym narzędziem i teraz musimy się być tacy flexible, przygotować się do tego nowego ich rozwiązania. Najbardziej mnie boli, że oni wyczekują te 5 lat, tak? W ostatnim tam okresie atakują ludzi. Ulga odsetkowa, nie wiem, jakieś tam niezłożenie jakiejś deklaracji w terminie, tak? I wtedy jest, widać to działanie z premedytacją, które ma na celu wyciągnięcie z człowieka jak największych pieniędzy, bo gdyby on dowiedział się o tym w pierwszym roku po zaistnieniu tej sytuacji, zareagowałby inaczej, tak? Nie miałby takich poważnych problemów. A i też przedsiębiorcy nie zdają sobie tego sprawy, chociaż nie ma chyba w Polsce osoby, która by nie wiedziała, że urzędnicy w Polsce są, i te przepisy są bardzo skomplikowane i że urzędnicy skarbowi głównie są bardzo źle nastawieni do przedsiębiorców. I takich historyjek jak właśnie z tym tirem, że on musi pracować, tir jeździ po świecie, a nie, że jest do kontroli, tak? To takich historyjek każdy chyba wysunie z 10 czy z 20 po prostu z rękawa. W Polsce można tymi strzelać, tak? Ale pomimo tego, no jakoś przedsiębiorcy, zwłaszcza ci początkujący, w ogóle nie myślą o czarnym scenariuszu i nie chowają swoich pieniędzy, majątków, w ogóle nie myślą o jakoś o zabezpieczaniu się, no bo jakoś to będzie, uśmiechnę się, trzeba być miłym do urzędnika i jakoś się wszystkie sprawy załatwi.
Nie masz To takiego ja wrażenia? odradzam ludziom prowadzenie działalności gospodarczej, która jest obarczona wysokim ryzykiem, tak jak ty zresztą. Na przykład sprzedawanie kawy z mlekiem. Produkcja lodów, bo ktoś może uznać, że to jest zamrożony sok, a nie lody i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest problem tak zwanych małych miejscowości. Ja obserwuję taki trend i na pewno ty też to zauważyłeś, że bardzo wielu przedsiębiorców przenosi swoje działalności w sensie takim prawnym na przykład do Warszawy albo do dużych miast, gdzie oni nie kłują tak w oczy. To jest po prostu polska mentalność, która pokazuje w tych małych miejscowościach. Ja w rodzinie miałam taki przypadek, że osoba była widoczna, tak? I urząd UKS 2 lata wstrzymywał 1 000 000 złotych VAT-u. Skończyło się to bardzo, bardzo źle, bardzo niefajnie. No oczywiście jest tam teraz proces, który potrwa pewnie 12 lat. Nie wiem, czy ta osoba z rodziny dożyje w ogóle do zakończenia tego procesu, ale dla mnie to był podstawowy błąd trzymania tamtej działalności, dlatego że ci ludzie rozmawiają ze sobą na ten temat. Tworzą się plotki, nie? Tworzone historie o nie wiadomo jakich pieniądzach, tak? To jest po prostu Polska prowincjonalna. To jest ludzka zawiść, która i oni przez to, że trzymali tę działalność w takim miejscu, byli przez ludzi znienawidzeni z niewiadomych powodów, tak? Że są, nie wiem, bardziej pracowici, zdolni. To jest takie, jak pamiętasz, jak w tym, jak w Dniu Świra wszyscy się modlili o to, żeby sąsiadowi było gorzej, tak? Tak. No nie przesadzałbym akurat chyba z tym, bo tutaj się chyba zmienia w dobrą stronę. Chyba nie jesteśmy już jakimś takim strasznie zazdrosnym narodem. Nie wiem jak to było dawniej, tak? Podejrzewam, że bardziej był ten przedsiębiorca wyzyskiwacz i tak dalej, ale dzisiaj chyba się już coraz bardziej szanuje przedsiębiorców i tych, co się dorobili. Ja myślę, że w miastach tak, ale w małych miejscowościach to nie jest to tak różowo. Tak z tego, co mi ludzie opowiadają, to się po prostu przenoszą, tak, że odczuwają taką presję, broń Boże, jakiś lepszy samochód. Bo to jest niebezpieczne właśnie, także żeby komuś tam wpaść w oko, bo my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co komuś będzie przeszkadzało. Okej, okay, ale co mówisz tutaj o jakichś, nie wiem, donosach, niedonosach i przez to są kontrole? Czy po prostu w tych dużych miastach jest po prostu dużo firm i jest mniej urzędników na jedną firmę? A poza tym urzędnicy widzą więcej takich firm, które mają duże obroty i nie robi to na nich wrażenia. Rozumiesz? A najbardziej w Warszawie, gdzie są po prostu kolosalne firmy, na nich to w ogóle nie robi wrażenia, tak? To są po prostu jakieś tam cyfry 6-0, no trudno, to jest 6-0, ale w takiej miejscowości małej to raczej nie bardzo. Ale z drugiej strony w małej miejscowości każdy zna każdego i powiedzmy, jeżeli połowa urzędników chcecie gdzieś tam dopaść, to druga połowa chcecie uratować. Wiesz co, mam bardzo negatywne właśnie doświadczenia pod tym względem, jeśli chodzi o małe miejscowości. Także jeśli chodzi, polecam klientom jakiś przy takich, jeżeli się firma zaczyna świetnie rozwijać, żeby jednak przenieść się do Wrocławia czy do Warszawy. Z wielu powodów, bo to łaska pańska na pstrokatym koniu jeździ, takie było powiedzenie, że teraz jest dobrze, a potem komuś podpadniesz, wiesz, zmieniają się układy polityczne, nigdy nie wiesz tak naprawdę, co cię ostatecznie może czekać. To jest takie smutne w polskiej mentalności, że promuje przeciętność, tak? Ale to nie, chyba nie tylko w polskiej, to w ludzkiej, po prostu mamy to w naturze. My lubimy sobie jakoś tak słodzić, że ludzie są inteligentni, rozumem do wszystkiego dojdą i tak dalej, a ja mówię nie, ludzie są po prostu socjalistami, którzy chcą ukraść twoje pieniądze i coraz trudniej znaleźć sąsiada, który ich po prostu nie chce.
nie jestem, że się z tym zgodzić. Jest to przykre. Czemu w Polsce jest socjalizm? Bo ludzie to socjaliści, proste. Staram się edukować. Edukować wszystkich w zakresie wolnego rynku. I uchodzę za dziwadło. Nawet ostatnio podczas jakiejś imprezy wieczornej w knajpie miałam taką sytuację, że tłumaczyłam, opowiedziałam panu taką historię, która do mnie zresztą bardzo od wielu lat przemawia. Nie wiem, czy znasz tą historię, że przyjeżdża pan turysta na wyspę do hotelu i zostawia kaucję w hotelu. $100. I mówi do tego hotelarza, mówi, wie pan, jak mi się spodoba, to ja tu zostanę i ta kaucja to będzie na poczet tych przyszłych moich zobowiązań za noclegi, a jak nie, to zabiorę, nie? No i ten hotelarz tak siedzi, patrzy na te $100 i na pewno mu się spodoba, a ja muszę zapłacić $100 tej mojej pani od sprzątania. No i zapłacił sprzątaczce $100, sprzątaczka musiała zapłacić do sklepu tam za środki czystości, pan tam od środków czystości był winien komuś tam jeszcze, a ten ktoś jeszcze był winien hotelarzowi, tak? No i przychodzi ten turysta i mówi, wie pan co, nie podoba mi się, biorę te $100. A pięciu ludzi się pozbyło długu. Tak? Okej. Pieniądz krąży, ja... Ale to jest bardzo głupia anegdota, ponieważ ci ludzie mogli sobie te długi po prostu skompensować. Mogli sobie skompensować, I można było się tego problemu pozbyć bez defraudacji pieniędzy na kaucję. No tak, tylko że zwróć uwagę, że mogli o sobie nie wiedzieć, że mają takie zobowiązania, tak? O tej kompensacie, ale do czego ja tutaj zmierzałam? Chodziło mi o to, że ważne jest, żeby ten pieniądz krążył, tak, żeby ludzie sobie zdawali z tego sprawę, że jeżeli ja komuś nie zapłacę za usługę, to on nie przyjdzie i nie zapłaci mi za usługę, tak, bo mu już zabraknie tych pieniędzy. Ja bardzo często zwracam moim klientom uwagę na to, że po prostu nie warto robić pewnego rodzaju oszczędności, bo potem się okaże, że oszczędzając nie przejdziesz jakiegoś tam toku inwestycyjnego i potem te pieniądze do ciebie nie wrócą. Ale to, o czym ty powiedziałeś, o kompensacie, to ja czytałam, że Szwajcarzy mają takie rozwiązania, takie właśnie regionalne, że popierają te swoje firmy i one mają taki system rozliczeń kompensacyjnych, że gdyby tworzy się konto danego przedsiębiorcy, na którym są środki i on tymi środkami może płacić za usługi innych przedsiębiorców albo za towary, którzy są w ramach takiej platformy kompensacyjnej, wiesz, bezgotówkowo. I potem per saldo ci wypłacasz sobie, nie wiem, albo masz na plus, albo nie wiem, dopłacasz, bo kupiłeś tego za dużo. Nie no, w ogóle Szwajcaria to tutaj przoduje w tego typu rozwiązaniach, przykładowo. Nie wiem, czy we wszystkich kantonach, ale jest w Szwajcarii takie rozwiązanie dla małych firm, które rozliczają się ryczałtem. Czyli to działa w ten sposób, że właśnie ciebie urzędy w ogóle nic nie obchodzą. Bank jest de facto urzędem skarbowym wtedy. Idziesz i zakładasz konto, które się nazywa działalność gospodarcza. Tak? I wszystkie płatności, wszystko musisz robić przez to konto. Nie musisz księgowości prowadzić, nic, tylko przez to konto. A to konto polega na tym, że ono jest oprocentowane, tak jak wszystkie inne, tak? Tylko że nie mam pojęcia, jaki procent... Tak, od obrotu, jakiś ćwiartkę procenta, procent, 2%, nie wiem, jest przekazywane do Urzędu Skarbowego w momencie wypłaty pieniędzy z konta, czyli jak kiedy wyjmę z bankomatu albo kiedy przeleję na jakiś inny rachunek. I tyle, zero księgowości, zero niczego, nawet nie trzeba pamiętać o przelewie do Urzędu Skarbowego. Tak? Wszystko się dzieje automatycznie, nic nie kosztuje i de facto takie rozwiązanie byłoby super dla połowy polskich przedsiębiorców, którzy też się rozliczają z urzędem ryczałtem. Tak? I żeby z tego korzystać, to oczywiście trzeba się zobowiązać, że wszystko będzie przez to konto przechodzić, tak? Ale no, ja nie widzę problemów, żeby gotówkę też wpłacać na to konto i potem wypłacać, tak? Żeby jakoś to jakoś... No, ale w przypadku Szwajcarów w ogóle nie ma żadnej wątpliwości, bo oni mają taką mentalność, że wiedzą, że to, co zrobią dla państwa, to do nich wróci. Nie. Wcale nie mają takiej mentalności. Znaczy, inaczej, nie z tego mi się wydaje to wychodzi. Oni po prostu, wiesz, nikt nie chce oszukiwać.
nawet państwa, naprawdę nikt nie chce oszukiwać. Dlaczego ludzie robią, oszukują, kombinują, jak to się w Polsce mówi? No dlatego, że muszą, okej? Więc dopóki nie zaspokoimy swoich takich podstawowych potrzeb typu jedzenie, spanie, utrzymanie rodziny i uwicie sobie gniazda, tak? No to oczywiście te potrzeby będą ważniejsze niż jakaś tam relacja z urzędem skarbowym, ale kiedy już tych pieniędzy mamy więcej, no to nie mamy takiej potrzeby, żeby jakoś nie wiadomo jak kombinować, nie? Absolutnie się z tobą zgadzam. Byłam na takim miękkim szkoleniu, bo miękkie szkolenia dla odmiany lubię, mogę powiedzieć o twardych. Na miękkim szkoleniu właśnie na temat zarządzania zespołem, zarządzania domem, rodziną. I tam właśnie prowadzący podkreślał bardzo, że tak naprawdę każda tego typu organizacja stoi na wartościach, tak? Że wartości są najważniejsze, że jeżeli widzisz, że coś jest nie tak w firmie, to znaczy, że te wartości gdzieś, ktoś ma z tym problem. I ostatnio miałam taką dyskusję z moim kolegą, który jest niesamowitą osobą, organizuje bieg firmowy, zajmuje się akcjami charytatywnymi i on właśnie powiedział mi, że ma takie poczucie, że coś jest niedobrze w systemie, znaczy w tym z jego organizacji. Ja mówię, że prawdopodobnie ktoś się zachowuje nie fair, nie wiem, obija się, kradnie, coś jest nie tak i reszta ludzi nie bardzo wie, jak się ma w tym wszystkim zachować, tak? Czy ma się zachować fair w stosunku do zarządu i powiedzieć o tym i nie fair w stosunku do kolegi, czy powinna mu powiedzieć, a może, że już mu powiedziała, a nic to nie zmieniło. I to natychmiast powoduje, przekłada się na komfort pracy, na efektywność pracy. Taka jedna sytuacja, która jest poza wartościami, tak? Że te wartości zostają złamane. Ja to obserwuję obserwuję to u moich klientów, ale na przykład u nas w mojej organizacji wszyscy mają jasno postawioną sprawę, że mamy się w stosunku do siebie zachowywać fair, tak? Żeby nam się wszystkim dobrze pracowało. I tutaj w stosunku do klientów fair. No jak nie wiemy, jak się mamy zachować, to mamy się zachować przyzwoicie. To trzeba zdefiniować, co to jest przyzwoicie i niedługo dochodzimy do wniosku, że będziemy musieli uczyć naszych pracowników nawet mówić dzień dobry. Na szczęście nie mam tego problemu, bo ostatnio miałam bardzo przekomiczną sytuację. Musieliśmy wprowadzić dyżury w kuchni i tak się zastanawiałam, co wpisać w mailu, żeby ich zmotywować do tego, żeby te dyżury były tak rzetelnie wykonywane. I napisałam, że jeżeli ktoś nie podporządkuje się, to zadzwonię do jego mamy albo taty i powiem, że został źle wychowany. Zadziałało? Zadziałało! Naprawdę. Czyli odwieczny problem mycia kubków w firmach, tak? Tak, odwieczny problem mycia kubków. Znaczy tam akurat chodzi o zmywarkę, ale wszystko zadziałało, wszyscy się uśmiali, ale ja powiedziałam, no ale wyobraźcie sobie, że ja zadzwonię, bo dla mnie zdobyć numer telefonu to jest żaden problem. Zadzwonię do takiej mamy i powiem, że źle wychowała córkę. To przecież przy każdych świętach, przy każdej okazji będzie rozmowa o tym. Będzie, tak? Będzie, bo ktoś nie umył kubka, czy coś tam nie zrobił. Tak. I jaki to wstyd, także naprawdę prosta sprawa i ona zadziałała. Okej. No ale to już są odwieczne problemy każdego pracodawcy, tak? No bo de facto mamy dwa problemy z pracownikami i z klientami. Poza tym biznes to by była sama przyjemność, nie? Tak, to się zdarza. No i te podatki, które w sumie też tak, można i te podatki. Ale tak, Kamil, na różnych miękkich szkoleniach mówią, zresztą na twoich też, różnych szkoleniach, żeby nie mówić problem, tylko wyzwanie. Jak zwał, tak zwał. Nie o definicję się będziemy sprzeczać. A tych wyzwań mamy coraz więcej, no bo budżet jest coraz bardziej chłonny. Dzisiaj słyszałem, że PGR-y będą reaktywować. Więc ciekawie się zapowiada, ale z drugiej strony wpływy, dochód z VAT-u w styczniu 80% w górę dzięki kreatywnej księgowości, tak?
Więc no, ciekawe rzeczy się będą w Polsce działy i niestety wszystko się zapowiada, że to nie będzie tylko 4 lata, ale może i 8 czy 12, bo społeczeństwo się starzeje i młodzi przedsiębiorczy ludzie będą coraz większą mniejszością w porównaniu do emerytów. Tak za kilkanaście lat mediana wieku polskiego wyborcy to będzie 55 lat. Czyli ludzie zaraz przed emeryturą i nigdy się nie pozbędziemy takiego rządu, który nie chciałby jakichś nie, zasiłków i tak dalej, i tak dalej. Ale jak masz biuro rachunkowe, to na pewno ci to już policzyli, to się w życiu nie poskłada finansowo. ZUS musi upaść, tak? Nie, co ty, ZUS nigdy nie upadnie, po prostu te emerytury będą niskie, a to znowu spowoduje to, że te takie partie populistyczne, komunistyczne będą miały jeszcze większe pole wyborców, tak? No bo będą domagali się coraz więcej zasiłków, będzie coraz więcej starszych babć w telewizji, które nie potrafią sobie radzić w życiu i pomimo tego, że tych babci jest 10 tysięcy w całym kraju, to się wszystko podciągnie do emerytów, tak? A emeryci są najbogatszą grupą społeczną w Polsce i trzeba to sobie jasno powiedzieć, bo większość z nich nie ma kredytów, ma pospłacane mieszkania własnościowe i tak dalej, i tak dalej. Oni są najbogatsi. Bo gromadzili swój majątek przez ileś lat, a z drugiej strony mamy młodego człowieka, który chce się dorobić, chce założyć gniazdo, tak? I płaci, musi, jak zarobi pieniądze, musi płacić państwo. Państwo płaci emeryturę babci, a ta babcia wspomaga syna, dofinansowywując mu do jego własnej działalności gospodarczej. Tak, to jest właśnie skutki rządzenia narodowych socjalistów. Nie wiem, czy to politycznie poprawnie się tutaj wyraziłam, ale no, tak to jest, jak są przy władzy socjaliści. No ale to wiaderko się w końcu skończy. No nie ma siły, no to już wiesz, no w pewnym momencie zabraknie tych pieniędzy. No może nie za 4 lata, ale za te 12 lat to już może ich zabraknąć. Nie ma siły, to się nie poskłada, tak? No jeżeli... i wtedy a nie boisz się, że wtedy do władzy dojdzie partia Razem, czyli mniej więcej taki scenariusz grecki, gdzie w Grecji już zabrakło pieniędzy, a wybory wygrała, no taka powiedzmy partia Razem. Wiesz co, boję się, bo ja, tak jak wspomniałam na początku, jestem historykiem i mam trochę takiej wiedzy poprzez wieki, jak to wyglądało. Zresztą sami wiemy, że w historii Polski czas pokoju nie jest dla nas dobrym czasem, bo nie wiem, czy Kamilu wiesz, że polskie państwo najlepiej było zorganizowane podczas II wojny światowej. W jakim sensie najlepiej zorganizowane? Jakbyś ocenił, wiesz, efektywność służb, szkolnictwa, nie wiem, sprawność sądów i tak dalej, to było podczas II wojny światowej. A, to znaczy, że sprawy w sądzie były krótkie, szybkie, wyroki były. Tak, tak, dokładnie tak to działało. Ta dobra organizacja wynikała z tego, że mieliśmy jednego wroga, trzeba było przetrwać, tak? Była zagrożona byt narodu, groziła nam eksterminacja. W związku z tym wszyscy się dogadali, tak? Bo problemem Polaków, na dwóch Polaków są trzy poglądy, jest to, że my się kompletnie nie możemy dogadać w czasach pokoju. Kiedy mamy wroga, to wszystko świetnie działa. Naprawdę. Ten czas II wojny światowej to jest po prostu coś fenomenalnego. Szkolnictwo wyższe, że ludzie bronili pracę, tak? Studiowali, były szkoły, że to wszystko się odbywało, tak? No tak, no to całe 6 lat okupacji, no. Całe 6 lat okupacji. To było po prostu fantastycznie zorganizowane. Całe to podziemie, pobór wojskowy. No naprawdę, ja bardzo często wracam do tego, czytam różne opracowania na ten temat i to jest naprawdę powalające, jak to było fantastycznie zorganizowane. Czyli to potwierdza moją tezę, że normalni Polacy, tak, normalni ludzie są komunistami, muszą mieć kolektywnego wroga, żeby zacząć współpracować i żeby to wszystko jakoś dobrze funkcjonowało. Ja mam taką teorię, że my po prostu mamy bardzo słabe elity. Mamy. Bardzo słabe
można powiedzieć bardzo często, że ich nie mamy, że ci ludzie, którzy są naprawdę bardzo zdolni, to ich tu nie ma, tak? Oni po prostu nie chcą tutaj żyć i tutaj tworzyć i rozwijać się, a ci, którzy mają taką chęć, to im się te ich korzenie podcina, aż im ta energia wyparowuje, tak? Ale wiesz co, z to drugiej jest... strony bym nie przesadzał, bo tak chyba jest na całym świecie. Wiesz co, nie potrafię tego powiedzieć, bo ty masz więcej doświadczenia. Chociaż z drugiej strony no, mieliśmy potężne straty w ludziach właśnie podczas wojny, podczas zaborów, potem za PRL-u, gdzie się tępiło tą taką przedsiębiorczość, nieprzedsiębiorczość, to w ogóle jakieś takie taką chęć być, ten indywidualizm się tępiło, tak? Taką chęć bycia niepodległym, niekoniecznie ja jako państwo, jako organizacja, ale ja jako jednostka, tak? A z drugiej strony wiemy, że poglądy są przenoszone genetycznie i tak. bardziej niż byśmy tego chcieli. W 80-90% taką tezę stawiam, że poglądy są przenoszone genetycznie, więc być może rzeczywiście te 200 lat takich, wiesz, że 200 lat takich różnych zmagań i tępienia takiego indywidualizmu, no chociaż w różnych zaborach to było różnie, tak? Polak był przecież ministrem finansów Austro-Węgier, to był pierwszy minister, który zbilansował budżet, czyli nie wydawał więcej, tak? Bo przez kilka lat to tak mieli i tak dalej, więc, ale no, to tępienie sprawia, że no być może rzeczywiście te takie przedsiębiorcze jednostki, takie o silnych upatrywaniach, takich indywidualnych, prawo własności, odpowiedzialność i tak dalej, które kierowały się troszeczkę wyższymi wartościami niż taka bieżączka, żebym teraz miał jakiś tam zasiłeczek, tak, i tak dalej, no po prostu nie przekazali swoich genów dalej i być może z tym się teraz borykamy, a z drugiej strony no jest coś w genetyce takiego jak regresja do średniej, czyli to nowe pokolenie, gdzie już się tych takich odchyłów genetycznych w pewną stronę no nie zabija, nie prześladuje i tak dalej, być może to sprawia, że teraz w ogóle wszystkie te kraje wschodniej Europy no są takie bardzo wolnorynkowe i gdzieś tam awansują na tych różnych listach wolności gospodarczych i tak dalej, tak? Jak Polska to robiła przez 8 lat poprzednich rządów, Polska awansowała, jakie by te rządy nie były straszne, ale Polska awansowała, przyszli nowi, no to już Polska spadła, tak? I tak się dzieje. A czy nie wydaje ci się, że to może wynika z tego, że byliśmy po prostu w bardzo głębokim dole? Każdy ruch w górę jest po prostu, to znaczy, że nie, jest widoczny nie, po prostu. Nie, wcale nie byliśmy w głębokim dole. Nie mogę tego powiedzieć. Wiesz co, ponad rok życia spędziłem w Afryce, w różnych krajach. Nie byliśmy w dole. Nie byliśmy. Ja też obserwuję te wasze działania afrykańskie. Pełna podziwu, tak. Nie byliśmy w dole. Było kiepsko, tak? Było bardzo kiepsko, było źle, jak na nasze warunki, na naszą mentalność, na nasze wymagania i tak dalej, ale bez przesady, porównując do świata, nie byliśmy tak jak w Indiach na przykład, tak? Gdzie tam dopiero jest bieda, tak? Czy w wielu krajach afrykańskich. Myślę, że nie byliśmy tak w dole. Mogliśmy iść jeszcze dużo, 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 dużo dalej. Mogliśmy iść na przykład jak Ukraina. Nie poszliśmy jak Ukraina. Tak, to jest ciekawy kazus. Ja obserwuję ten kraj z wielu powodów. Trzymam na nich kciuki. Fajnie by było, gdyby mi się udało. Ja sobie myślę, że gdyby nie kobiety w tym kraju, to by nadal nie było. Gospodarka stoi na kobietach. No ale oczywiście zawsze i wszędzie. To jest... Co tam faceci. Dlatego takim problemem jest teraz 500+, które wyjęło z rynku pracy mnóstwo kobiet, które mogłyby różne rzeczy fajne robić, tak? No, nie mi się nie... wydaje, że problemem jest to, że w ogóle demokracja sprawia to, że kobiety z natury są bardziej takimi socjalistkami,
i częściej głosują za zasiłkami i tak dalej, ponieważ chcą się zabezpieczać, bo jeżeli ten mąż się nie sprawdzi jako dostarczyciel zasobów do przeżycia rodzinie, no to po prostu te kobiety wychodzą za państwo i państwo im zapewnia środki do życia, tak? Chociaż to nie jest jakieś takie długodystansowe myślenie, no bo kiedyś to państwo przez te właśnie zasiłki zbankrutuje, jak nie zbankrutuje, to się zamieni, dryf kontynentów sprawi, że będziemy w Afryce, tak? Ale no, kobiety, no, umówmy się, nie myślą raczej tak długodystansowo. No bo ten okres, kiedy się muszą opiekować dziećmi, no nie jest znowu jakiś taki długi, tak? To jest ile? 10 lat, tak? Kiedy dziecko już jest w miarę samodzielne, tak? I 15, gdzie coś tam może robić, więc no to też mi się wydaje sprawia, że kobiety no tak się do przedsiębiorczości nie garną. Nie wiem, bo wiesz... Znaczy, może niekoniecznie do przedsiębiorczości, ale no, do takich, wiesz, większych tak, wyzwań tak, niż prowadzenie przedszkola na przykład. No ja w każdym razie, ja byłam zdeterminowana, bo ja bardzo nie chciałam mieć szefa. Wystarczy mi mąż. Bardzo nie chciałam mieć szefa i ten efekt został osiągnięty. Nie mam szefa, jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Masz. Szefów to ty masz dużo, tych klientów wszystkich, którzy tam gdzieś, tych tak pracowników i tak dalej. Zawsze mam możliwość rozwiązania umowy i kiedyś mi się wydawało, że naprawdę muszę się męczyć, a teraz już jestem w tym fantastycznym wieku, że już wiem, że nie muszę się męczyć, że zawsze mogę to poskładać tak, że kogoś zwolnię i po prostu pozbędę się kogoś, kto mnie bardzo pozbawia energii, bo to zazwyczaj z tym jest związane, tak, że taka osoba jest takim wampirem energetycznym, tak? A nie masz takich myśli, żeby, nie wiem, napisać na kartce, kim jest John Galt i po prostu zostawić to wszystko? Wiesz co, każdy chyba ma takie myśli. Czasem się zastanawiam, jak słyszę ale informacje, wiesz, że... Jedni mają takie myśli, ale nie mają takich możliwości. Tak? No bo jak się wycofam, to ale muszę z czegoś jeść, tak? Okej, okay. Ale jak masz oszczędności, które pozwolą ci jeść do końca życia i utrzymać rodzinę, no to wtedy, nie? Znaczy, ja myślę, że bardzo wielu z tych ludzi, którzy gdzieś mamy informację, że ktoś zaginął, że oni po prostu podjęli taką decyzję, żeby zniknąć z życia. Ja czytałem o facetu, który gdzieś tam w Australii miał jakąś dużą działalność, gdzieś tam wysprzedawał to wszystko i wydzierżawił od Australii jakąś wyspę bezludną i tam sobie żyje. Tylko ma komputer na baterie słoneczne i coś tam publikuje raz na tydzień, dwa i sobie tak 20 lat żyje bez prądu w zasadzie. Taki wyciszony mówi, że już nie chce mieć do czynienia z tym wszystkim. Ta gonitwa go przerasta już. Nie wiem, czy nawet dobry wybór, ale nie, pytam się, bo ja mam takie, zresztą chyba każdy, który gdzieś tam coś osiągnął i wiesz, z jednej strony widzisz, że robisz coś, no nie wiem, organizujesz pracę ludziom, którzy nie potrafią sobie zorganizować, tak? Gdzieś masz jakąś tą zdolność łączenia ludzi w jakieś zespoły, które robią jakieś projekty, zaspokajają potrzeby innych i to się wszystko ładnie z sobą kręci, tak? Ale z drugiej strony, tej wdzięczności, o której mówiłaś wcześniej, gdzieś tam się nie dostrzega być może aż tak dużo, a kiedy rzeczywiście odnosisz sukces i masz, wiesz, możliwości sobie życia dużo lepiej niż średniego w Polsce do końca życia z samych tylko oszczędności, nie mówię już o jakichś możliwościach dodatkowych zarobków i po prostu, nie wiem, jeżdżenia z dzieckiem codziennie na wycieczkę i jeżeli w Polsce jest 300 coś zamków, to przez rok oglądamy codziennie inny na przykład, tak? I tak dalej. Kiedy nie ma tej motywacji, takiego bata, że trzeba zarabiać, to motywacja w człowieku działa, jeżeli nie otrzymuje jakiegoś
z zewnątrz jakiegoś, nie wiem, no takiego informacji, że to, co robi, w ogóle ma sens. To poruszyłeś bardzo poważny temat, na którym też się zastanawiam od jakiegoś czasu. Czytuję ostatnio dużo na temat, to się nazywało logo, to jest po psychoterapii Freuda, później Ardena, a później właśnie profesor Frankl tworzył taką psychologię sensu, tak, że po co też są wszystkie działania w życiu? Czy człowiek dojdzie do takiego momentu, kiedy odnajdzie sens tych działań, tak? Jeżeli uda ci się znaleźć ten sens, ja nie wiem, czy mi się jeszcze udało, ale uda ci się znaleźć ten sens, to myślę, że jesteś we właściwym miejscu w życiu, bo masz wtedy siłę, żeby się rozwijać, tak? Żeby działać. I jak ja obserwuję na przykład moich klientów i współpracowników, to oni wciąż są na szczęście na tym etapie, że widzą wciąż sens tych działań, ale zdarzały się takie sytuacje, że bardzo ciężkie sytuacje różne w firmie, że ludzie dochodzili do wniosku, że to wszystko nie ma sensu, że to nie jest ta droga. Nawet mieliśmy taki przypadek wśród naszych klientów popełnienia samobójstwa, tak? Także nie jest to proste, bo my musimy dostawać jak gdyby trochę z zewnątrz takiego feedbacku, tak? Że tak, to jest dobra droga, rób to, idź w tę stronę, że to jest okej, że to ma sens, bo tak jakby się zastanowić, to każdy prędzej czy później siądzie i się zastanowi, czy te moje działania w ogóle dokądś prowadzą, czy to w ogóle, po co ja to robię, tak? No właśnie, nie masz takiego wrażenia, że ci więksi przedsiębiorcy z większym doświadczeniem, którzy tam już się podorabiali, to firmy prowadzą częściej po to, żeby nie zwalniać pracowników? Tak. Tak. Mi się to na taki trochę kompleks, nie chcę, Boga, chociaż tutaj pewnie gwałcę jakieś tam definicje tego, ale takie przeświadczenie, no zbudował coś, ci ludzie mają pracę, zorganizowane życie, no jak ja odejdę, to może padnie i tak dalej, oni sobie nie poradzą, no w tym sensie, tak? Ja mam takie wrażenie, że okej, na początku nas motywuje chęć uwicia sobie gniazda, a nie ma innej drogi w miarę szybkiej i osiągalnej do nie wiem, kupna domu, samochodu i utrzymania rodziny w miarę sensownym czasie niż własna firma, tak? Nie ma innej drogi, tak? Ale potem, no to potem już działamy tak z przyzwyczajenia, a mało jest takich ludzi pokręconych na tyle, że ciągle ich motywuje nowe, gdzieś tam większe, bo potem może się okazać, to jak tak jeden z naszych kolegów, tak? Który w książce swojej napisał, że no tak, wszystko rosło, tak, od garażu do 300 pracowników, tylko w przedszkolu najmłodsza córka miała napisać, narysować rodzinę, tak, i narysowała siebie, rodzeństwo, mamę. A zapytana przez wychowawczynię, gdzie jest tata, odpowiedziała, że w Warszawie. No to... To jest oczywiście dosyć powszechna praktyka, ale ja mam do czynienia na szczęście z ludźmi, którzy mają właściwy pogląd na tę sprawę, że w tym sensie właściwy, taki jak mój, że najważniejsza jest rodzina, że poświęcają jej dużo czasu. Obserwuję wśród moich klientów i wśród mężczyzn, których spotykam też również w tym środowisku golfowym, że oni mają taką głęboką świadomość tego, że to jest coś, czego się nie da odwrócić, że się nie da cofnąć, że się nie da tego naprawić, jeżeli nie będę uczestniczył w tym i tu i teraz. To jest taki fajny znak czasów. Też obserwuję, to może nie jest takie najfajniejsze dla nas kobiet, że mężczyźni stają się lepszymi ojcami, a gorszymi partnerami.
że są zdecydowanie lepszymi ojcami niż partnerami. Że jakby ta rola, że jest taka presja społeczna, żebyś był dobrym ojcem, że są się w stanie dostosować. Ale nie, wiesz, to z drugiej strony to jest raczej też trochę naturalne, no bo gdzieś tam z tradycji tej naszej słowiańskiej, tam ile, 5-7 lat były postrzyżyny i to dziecko przechodziło pod opiekę ojca i teraz ojciec był odpowiedzialny za to, żeby nauczyć go je polować, robić koła, nie wiem... żniwa, cokolwiek, tak? Więc gdzieś to jest takie naturalne i teraz chyba w tej naszej cywilizacji odchodzi się od tego, że te dzieci zamiast spędzać czas z ojcem, który gdzieś tam ich wdraża w dorosłe życie, no szkoły, studia i gdzieś tam są samodzielne o wiele bardziej. Samodzielne w sensie takim trochę według mnie negatywnym, bo moja taka trochę teoria, tak, czy mój w ogóle sposób życia jest taki, okej, Kamil, ty sobie mogłeś robić różne rzeczy, dopóki te dzieciaki nie będą miały 5-10 lat, a potem trzeba wszystko zostawić i przejąć się dzieciaki spod opieki żony, tak? Bo to już jest taki wiek, gdzie się nie da o nich nie zapomnieć, bo się przypomną, że się ich nie wsadziło do samochodu na przykład, tak? Bo ja mogę zapomnieć wszystko. I wtedy cokolwiek się nie robi, no to się robi właśnie po to, żeby dzieciaków coś nauczyć, tak? Więc wtedy, nie wiem, będziemy robić lemoniadę i będziemy sprzedawać jak na amerykańskich filmach gdzieś tam po to, żeby właśnie no, nauczyć pewnych rzeczy, pewnych wzorców i żeby ten czas po prostu spędzać z dzieciakami. Dlatego też edukację domową będę robił i takich inne dużo, 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 dużo innych rzeczy. Ale wtedy na pewno się gdzieś wycofam z tej działalności, jaką teraz robię, na rzecz właśnie takiej działalności, którą można robić z dziećmi. A nie każdą działalność można zrobić z dziećmi. Tak? Na przykład budować domy można z dziećmi. Tak? Jest super zabawa. Na budowie dzieciaki się dużo uczą, a potem jeszcze jak się z nimi siądzie w Excelu i się wszystko wyrysuje i tak dalej, i tak dalej. To jest fajna zabawa, tak? A no nie wiem, księgowość z dziećmi. Chociaż muszę ci powiedzieć, Aniu, poczekaj, stop. Moja księgowa, mam kilka tutaj spółek i fundacji, gdzie mam księgową. Ja ją poznałem, wiesz jak ją poznałem? Ona była w liceum wtedy. Ona była wtedy w liceum i zorganizowała, to było 12 lat temu, zorganizowała zajęcia ze mną. Zaprosiła mnie do swojego liceum, gdzie ja wiem, i ona pochodzi z rodziny księgowych, tak? Ona już księgowała te popity, jak miała 14 czy 15 lat, to ona już te pity księgowała i dzisiaj jest księgową, najmłodszą księgową w Polsce, tak? Się chwali tym, że jak te licencje dają tym księgowym tam, czy jakieś tam egzaminy, czy cokolwiek, to jak sprawdziła PESEL-e, to w momencie, kiedy dostawała, to była najmłodszą w Polsce księgową. No to super, fajnie. No ja mam takiego wspólnika, który jest trzecim pokoleniem księgowym u siebie w domu. Także babcia, matka i on. Także podejrzewam, że jego syn też będzie księgowym. Ale wiesz, wydaje mi się, że można się bawić w księgowość. Moje dziecko uczestniczyło kiedyś w takim projekcie, to się nazywało Kuchnia Kulinarna i mieli za zadanie, znaczy uczyli się gotować, ale zanim ugotowali, mieli za zadanie, pierwsza klasa, żeby była sprawa jasna, mieli za zadanie policzyć, ile trzeba kupić jedzenia na tyle osób, zakładając, że każdy zje tyle gram i ile to będzie kosztowało, więc trzeba było przewidzieć budżet. Także wiesz, trochę księgowania takiego tam, wiesz, było. I teraz w opcji, jeżeli zatrudnimy pracowników na umowie na etat, to, a jeżeli na pracę jakąś tam to będzie to, a jeżeli zrobimy z nich wspólników i wypłacimy pieniądze za świadczenia pieniężne, nie pieniężne, na rzecz firmy i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie, dokładnie. Także Kamil, myślę, że już musimy kończyć. Tak, dokładnie, dochodzimy już do tego momentu. Tak. Było mi bardzo miło z tobą rozmawiać. Mam nadzieję, że się z tobą spotkam. A zapraszamy do Warszawy, do nas na zajęcia, jak pewnie bywasz w Warszawie, no bo to każdy bywa w Warszawie. Bywam w Warszawie, tam są trzy pola golfowe. Bywam. No to jak będziesz w Warszawie, no to może przyjmiesz jakiegoś takiego amatora golfowego. Tak. Chociaż to bardzo droga ponoć impreza i czasochłonna. To nie znaczy tak, cały luksus golfa polega na posiadaniu wolnego czasu.
bo jak to mówią moi znajomi, jeśli chodzi o hobby, to są hobby i lotnictwo. Wiesz? Także i ten golf się zalicza do hobby. Także nie jest taki drogi, jak można było sobie wyobrażać w tym zakresie. Także a jest miejscem dużych kontaktów biznesowych. No tak, no bo to. No, czy ci przedsiębiorcy to znowu mają czas na golfy? No nie wiem, ci, to z którymi już. gram, to mają. A właśnie. Dobra. Aniu, wielkie dzięki za rozmowę, bo wniosłaś bardzo dużo, przynajmniej do mojego postrzegania pewnych problemów, z jakimi borykają się księgowi, te biura księgowe na tej pierwszej linii. Niestety dużo z nich sobie nie radzi i fama idzie od tych małych, które sobie nie radzą, ale wśród tych małych jest mnóstwo takich ludzi, którzy no, widzą te potrzeby klienta jako coś więcej niż tylko księgowanie jakichś tam słupków i tabelek, tylko dostrzegają te walory edukacyjne, walory informacyjne, walory psychologiczne nawet, tak? I co? I dziękuję Ci bardzo za te uwagi, za rozmowę i do zobaczenia gdzieś w Warszawie. Tak, do zobaczenia, pozdrawiam. Trzymaj się, papa, na razie, hej. Cześć.